Jak Kozacy, jak Polacy w piłkę grali w europejskich pucharach dekada po dekadzie? Zapraszam na kolejny odcinek. Lata 80. to czas, gdy świat zaczął polskiej piłce delikatnie uciekać. Być może sukces na Espania 82 na Mistrzostwach Świata, a także wyniki Widzewa w pucharach uśpiły naszą czujność, zamknęły na nowe trendy, szczególnie w podejściu do spraw pozaboiskowych. Niemniej polskie kluby potrafiły zaznaczyć swoją obecność w Europie. Niestety, znowu dopisaliśmy też kilka mrożących krew w żyłach rozdziałów do wielkiej księgi honorowych porażek polskiej piłki. Szombierki Bytom Feyenoord, 1981 rok, Puchar UEFA. Takie były czasy, że Szombierki Bytom potrafiły sięgnąć nawet po Mistrzostwo Polski. Historia tego zespołu jest prawdziwie hollywoodzka. Niechciani, skreśleni w innych klubach, skupiają się pod wspólnym sztandarem i odnoszą sukces, jak w filmie, ucierając nosa tym, którzy w nich nie wierzyli. Symbolem może być bramkarz Wiesław Surlit, oddany bez bólu przez Widzew Łódź, w którym był czwartym golkiperem. Janusz Sroka, przeciętny napastnik, któremu w Bytomiu wymyślono pozycję nowocześnie grającego obrońcy. Ponadprzeciętne na pewno były talenty Romana Ogazy i Rudolfa Wojtowicza, który później uciekł do Niemiec, grał w Bayerze Leverkusen i Fortunie Düsseldorf. Ale na pewno nie na tyle, by ktokolwiek Szombierki uznawał za faworyta do mistrzostwa. Kluczową postacią w tej układance był trener Hubert Kostka, który współpracował wcześniej choćby z Kazimierzem Górskim. Także wiedział, jak to się robi. Oczywiście cudów nie ma. Kostka wspominał później w wywiadach, że trafił też akurat na dobry moment w Szombierkach, bo kopalnia chciała mocno wspierać klub. Niemniej zarobki piłkarzy Szombrów i tak odstawały od najlepszych w lidze. Z Feyenoordem Szombierki starły się już po swoim najlepszym wyniku w sezonie 1981-82, kiedy wpadły na Holendrów w Pucharze UEFA. Była szansa na awans, bo na wyjeździe Szombry przegrały 0-2, ale po dobrym meczu, a u siebie po golu Ogazy pojawiła się nadzieja. Feyenoord dopiero w końcówce dał sobie radę z ambitną drużyną z Bytomia. Zdecydowało, jak się zdaje, doświadczenie. Odnotujmy natomiast ciekawostkę. W swoich pucharowych przygodach Szombierki ograły Trabzonspor, którego to bramce stał wówczas Senol Güneş, późniejszy selekcjoner brązowej reprezentacji Turcji na mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku. Lechia Gdańsk, Juventus, 1983 rok, Puchar Zdobywców Pucharów. Lechia dokonała rzeczy wielkiej. Jako drugoligowiec wygrała Puchar Polski, pokonując po drodze m.in. znakomity wówczas Widzew. To otworzyło jej drogę do pucharów, a tutaj nie mogła trafić na silniejszego przeciwnika. Juventus z 5 mistrzami świata Espania 82. Juventus dodatkowo ze Zbigniewem Bońkiem i doskonałym Francuzem Michelem Platinim. Stara dama zapewniła sobie awans w Italii, wygrywając 7-0. Nie pomogła lechistom nawet audiencja u Ojca Świętego. Jan Paweł II miał wtedy powiedzieć: życzę wam szczęścia, ale nie mówcie tego głośno, bo mnie wyrzucą z Watykanu. W Polsce obawiano się, że po okazałym zwycięstwie Juventus przyjedzie rezerwami. Tak się jednak nie stało. Wielka firma stanęła na wysokości zadania i Trapattoni przywiózł do Gdańska wszystkich najlepszych piłkarzy. Stadion już 2,5 godziny wcześniej przed meczem szczelnie się wypełnił. Mimo 30 tysięcy kibiców na obiekcie pozajmowane były też skarpy, drzewa, słupy, a nawet dachy barobusów. Dariusz Wójtowicz wspominał, że tak poniosła lechistów atmosfera, że na meczu czuli się, jakby mieli 4 pary płuc. Drugoligowa Lechia wyszła w tym meczu nawet na prowadzenie 2-1 po golach Marka Kowalczyka i Jerzego Kruszczyńskiego. Ale w ostatnim kwadransie stara dama strzeliła 2 gole. Decydującego trafił Zbigniew Boniek. Należy pamiętać, że ten mecz ma też szczególne tło. Od sierpnia 80 roku kibice Lechii tak naprawdę stali się niejako emisariuszami Solidarności. W trakcie meczu kolportowano ulotki strajkowe ze Stoczni Gdańskiej, a na trybunach co spotkanie dochodziło do manifestacji poparcia dla podziemia. Mecz z Juve dziś uważa się za jedną z największych pokojowych manifestacji solidarnościowych w Polsce po 13 grudnia. Na trybuny przemycono nawet Lecha Wałęsę. A choć polska prasa próbowała sprawę wyciszyć, tak Włosi podchwycili temat, nakręcili nawet Wałęsę, szeroko opowiadali o solidarnościowym tle meczu i przekaz o walczącej z komunistami Polsce kolejny raz poszedł w świat. Widzew Łódź, Borussia Mönchengladbach, 1984 rok, Puchar UEFA. Złote lata Gladbach przypadają na wcześniejszą dekadę, ale wciąż była czołową drużyną Niemiec. Sezon 83-84 w Bundeslidze to materiał na osobną opowieść. Wyobraźcie sobie, że trzy drużyny zakończyły ligę z takim samym dorobkiem punktowym. Obok Gladbach było to jeszcze Stuttgart i HSV. Borussia była też wtedy finalistą Pucharu Niemiec. To z tą drużyną jesienią 84 roku zmierzył się Widzew. Owszem,
Borussia straciła Lothara Matthäusa na rzecz Bayernu, ale w ósmej kolejce potrafiła choćby ograć 10-0 w lidze Eintracht Braunschweig. To była wciąż siła. Widzew się jednak tej sile przeciwstawił. Niemców prowadził Jupp Heynckes. W składzie mieli Uwerana czy Ewalda Linena. Prowadzili 2-0 do przerwy u siebie, ale Łodzianie dali klasyczny dla siebie popis charakteru, wyciągając w Niemczech jednobramkową porażkę 2-3, a u siebie wygrywając 1-0. Genialny dwumecz rozgrywał Wiesław Wraga. Ale niestety, awans został okupiony jego zdrowiem. Wraga zagrał w Łodzi mimo przeziębienia, a później osłabiony organizm zaatakował wirus, który uszkodził mięsień sercowy piłkarza. Znakomity pomocnik walczył o życie, a jego kariera na zawsze wytraciła tempo. Choć zapowiadało się, że właśnie wskakuje na swój najwyższy poziom. Ciekawostką jest, że w składzie Gladbach na dwumecz z Widzewem był piłkarz, który później trafił do Łodzi. To Uli Borowka, reprezentant Republiki Federalnej Niemiec. 10 lat później dołączy do Widzewa Franciszka Smudy. Niewielu obcokrajowców meldowało się w Polsce z równie imponującym CV. Ale Borowka w momencie transferu do Łodzi był już po drugiej stronie rzeki, a raczej w drugiej stronie butelki. Wiele lat zajęło mu pokonanie nałogu, ale na szczęście poradził sobie. Legia Inter, 85 i 86 rok, Puchar UEFA. Legia lat 80. to w ogóle zagadka dla polskiej historii. Miała wybitne talenty, miała zawodników, którzy byli podporą reprezentacji. Nie ukrywajmy, miała też ciut skróconą drogę, bo do powołania wielu zawodników. A jednak nie zdobyła w tej dekadzie ani jednego mistrzostwa Polski, a w pucharach głównie specjalizowała się w pięknych porażkach. Historia zagmatwana na netflixowski serial. Pełna pozaboiskowych kulis, a nawet piłkarskiego pokera, bo Andrzej Strejlał dość otwarcie zarzucał swoim piłkarzom puszczenie meczu z Górnikiem. Swoisty czwórmecz z Interem Mediolan już za czasów trenera Jerzego Engela pokazywał wielki potencjał tego zespołu. Pierwszy mecz odbył się w listopadzie 1985 roku. Inter miał wtedy Waltera Zengę w bramce, Giuseppe Bergomiego, Marco Tardellego, Liama Brady'ego czy Alessandro Altobellego. Legia miała kim odpowiedzieć: Dziekanowski, Wdowczyk, Kubicki, Buncol, Kazimierski, Karaś. 0-0 we Włoszech udowodniło, że Legia może nawiązać do swoich złotych pucharowych dokonań. Ćwierćfinał był na wyciągnięcie ręki, a raczej jednego gola w Warszawie. Niestety, łysy Pietro Fanna dał awans w dogrywce, choć Engel już zapisywał na kartce, kto ma strzelać w serii jedenastek. Okazja do rewanżu pojawiła się zaledwie rok później. Warszawscy kibice obejrzeli koncert. Legia prowadziła u siebie 3-1, ale Riccardo Ferri zmniejszył rozmiary porażki na 2-3, a na Giuseppe Meazza znowu katem okazał się łysy Pietro Fanna. Wymowne natomiast, że po godzinie gry arbiter wyrzucił Andrzeja Sikorskiego z boiska, dając drugą żółtą kartkę za pyskówkę. Pytanie tylko, skąd angielski arbiter George Courtney mógł wiedzieć, że Sikorski, nieznający angielskiego, pyskuje. Jerzy Engel miał nawet spytać o to po meczu i arbiter z rozbrajającą szczerością przyznał, iż tak mu się zdawało, że Sikorski coś na niego krzyczy. No cóż, biedniejszemu zawsze wiatr w oczy, szczególnie w grze z mocarzem. Włosi komplementowali Legię, która nawet w dziesiątkę szukała bramki, ale awansował Inter. Real Górnik Zabrze. 1988 rok, Puchar Europy. Wydawało się, że po meczu w Zabrzu jest pozamiatane. Królewscy dowodzeni przez Leo Benhakera, mający w składzie Butragenio, Sancheza, Hento, Schustera czy Michela, wygrali 1-0. Benhaker komplementował Jana Urbana i Piotra Rzepkę. Natomiast w kategoriach science fiction na pewno traktował scenariusz, w którym Zabrzanie na Bernabeu powalczą o awans. Emocje tonował nawet szkoleniowiec Górnika, Marcin Bochynek, który chciał, by Hiszpanie zapamiętali ich drużynę jako pełną woli walki. A jednak Zabrzanie nie tylko powalczyli, co w drugiej połowie przez dobre 20 minut wyrzucali Real z rozgrywek. Piotr Jegor w 42 minucie na 1-1, Krzysztof Baran w 54 na 2-1 i wielcy królewscy flirtowali z odpadnięciem. Real przechylił szale na swoją korzyść w końcówce, ale hiszpańska prasa prześcigała się w komplementach na rzecz Polaków. As pisał, że Real musiał spocić się do krwi, żeby wygrać. El País nie mógł się nadziwić, jakim cudem Bujo obronił strzały Barana i Rzepki. Wspomniał nawet historyczną maksymę: Madryt ma ze sobą nawet Boga. ABC pisał o wspaniałym widowisku, Górniku obnażającym wszystkie słabości mistrza Hiszpanii, a także kluczowej zmianie Paco Llorente, który szybkością zrobił różnicę. Po meczu ówczesny prezydent Realu, pan Ramon Mendoza, gratulował działaczom Górnika i liczył, że więzy między klubami przetrwają. Mecz życia rozgrywał wówczas świętej pamięci pomocnik Piotr Jegor. Leo Benhaker po tym dwumeczu chciał Polaka do Realu Madryt, co zawodnik wielokrotnie potwierdzał w wywiadach. Działacze jednak go nie puścili. Zawodnik pozostał za żelazną kurtyną. Tak dobra oferta już nigdy się nie pojawiła. Trzeba powiedzieć wprost. Jegor dołączył do długiej listy zawodników, którym komuna złamała karierę.
z perspektywą na wielkie granie. Lech Poznań, Athletic Bilbao, 1983 rok, Puchar Europy. Pierwsze w historii Mistrzostwo Polski dla Lecha Poznań zostało wydarte z rąk robiącego dym w Europie Widzewa. Skoro w lidze Lechici okazali się lepsi od Łodzian, którzy potrafili gnębić sławy europejskiego futbolu, to należało mieć również spore oczekiwania wobec pucharowej przygody kolejorza. Los kolejorzowi przydzielił mistrza Hiszpanii, Athletic Bilbao. Żadnego miejsca na rozpęd, od razu gra ze znakomitym zespołem. A jednak Lech przy 40 tysiącach kibiców zmiótł u siebie Basków. Legendarny bramkarz Antoni Zubizarreta pracy miał co niemiara. Do przerwy kolejorz prowadził 2-0 po golach Niewiadomskiego i Okońskiego. Później rywal bronił się dość rozpaczliwie, tak że jakby przegrał 0-4 nie mógłby mieć pretensji. Lechici w drugiej połowie raz spudłowali nawet na pustą bramkę. W Hiszpanii kolejorz doznał dotkliwej porażki 0-4, ale sęk w tym, że ten mecz ma tragiczne tło. Lech po raz pierwszy grał przy sztucznym świetle. Adaptacja szczególnie trudna okazała się dla doświadczonego obrońcy Józefa Szewczyka, który robił błąd za błędem. W przerwie Wojciech Łazarek nie zostawił na zawodniku suchej nitki. Po czasie okazało się, że Szewczyk miał nowotwór gałki ocznej, który w tym meczu, w tych szczególnych warunkach zaczął o sobie dawać znać. Od tamtej pory Szewczyk zaczął walkę o życie. Nawet amputacja oka nie pomogła i zmarł pod koniec lat 80. Wojciech Łazarek nigdy sobie nie wybaczył, że wtedy w przerwie w meczu w Bilbao nakrzyczał na ciężko chorego zawodnika. Legia Warszawa-Barcelona, 1989 rok, Puchar Zdobywców Pucharów. Barcelona za sterami Johan Cruyff, rodzący się Dream Team, a jednak Legia przywiozła wtedy z Camp Nou remis, prowadząc od 25 minuty po golu Andrzeja Łatki. Jedyne na co było stać Barce to gol z karnego w końcówce. Juliusz Kruszankin przylepił plaster Michaelowi Laudrupowi, koledzy śmiali się, że biegał za sławnym Duńczykiem nawet do toalety. Stanisław Terlecki miał już wówczas 34 lata, a zakładał siatki sławnym Katalończykom. Popisową partię rozgrywał Roman Kosecki, w środku wszystkim dyrygował Leszek Pisz. Niestety znowu pozostaje kwestia arbitra. Sędzia Rolf Blattmann nie uznał prawidłowej bramki Romana Koseckiego. Legia mogła to pozamiatać na Camp Nou. Niemniej podchodziła do rewanżu z Barsą, mając skromną zaliczkę, czyli bramkowy remis. Warszawianie mieli jednak ten problem, że owszem, pierwszy skład to zgrana mocna paka, ale z zapleczem gorzej. Już na Camp Nou na ławce siedzieli i kontuzjowany Jacek Cyzio, i Roman Nowicki, który więcej meczów niż w Legii rozegra w Markowi Marki. Gdy wypadli przed rewanżem Pisz i Krzysztof Budka, kołdra Legii okazała się krótka. Barsa wygrała 1-0, a największym przegranym meczu został Roman Kosecki. Sprytni złodzieje uznali, że właśnie wtedy, gdy będzie rywalizował z Kuemanem i spółką, obrobią mu mieszkanie. Jak sam przyznał Kosa, wyczyszczono go do czysta. Musiał sprzedać poloneza, by kupić podstawowe wyposażenie mieszkania. Lech Olympique Marsylia, 1990 rok, Puchar Europy. Powiedzieć, że Bernard Tapie to kontrowersyjny prezes, to nic nie powiedzieć. Tapie wyznawał zasadę celu święca środki. Za jego kadencji Olympique docierał do finału Ligi Mistrzów, a jednocześnie był karnie relegowany do drugiej ligi francuskiej i oskarżany o ustawianie meczu z Valenciennes. Marsylię po tym, jak została najlepszą drużynę Starego Kontynentu, pozbawiono prawa gry w Superpucharze Europy czy występu w Pucharze Interkontynentalnym. Tapie w 1995 roku trafił nawet do więzienia. Najprawdopodobniej również Lech Poznań poznał nieczyste zagrywki Bernarda Tapie. Marsylia sezon przed przyjazdem do Polski dotarła do czwórki najlepszych drużyn Starego Kontynentu. Do Poznania przyjechali Eric Cantona, Jean-Pierre Papin, Tigana czy Chris Waddle, a jeszcze dowodzeni byli przez Franza Beckenbauera. A jednak Lech rozgrywa wspaniałe spotkanie i wygrywa 3-2. Tapie szalał z wściekłości. Marsylia miała być najpotężniejszym klubem świata, a Lech rozstawiał ją po kątach. Niestety, najważniejsze, co wydarzyło się w rewanżu, miało miejsce jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Z tego, co wiemy dzisiaj, między innymi dzięki wspomnieniom kucharzy Bernarda Tapiego, Lechici zostali podtruci. W konsekwencji Lech przegrał 1-6, a piłkarze słaniali się na nogach. Mirosław Trzeciak po 20 minutach na własne życzenie zszedł z boiska. Do końca meczu siedział na ławce w ciepłej kurtce i trząsł się z zimna. Przewidziany do pierwszego składu Dariusz Skrzypczak pierwszy zgłosił niedyspozycję, a potem na ławce przespał mecz. Problemy zgłaszali prawie wszyscy piłkarze, którzy skorzystali w hotelu z popołudniowego poczęstunku. Patrząc na to, czego później dowiedziano się o Tapim, sprawa nie tylko śmierdzi, ale staje się dość oczywista. Wmówne nawet, że sam Tapie do Poznania przywoził własnych kucharzy, jakby był świadom tego, jak można załatwić mecz jednym niewinnym podwieczorkiem.
Lech Poznań-Barcelona, 1988 rok, Puchar Zdobywców Pucharów. Ileż razy w historii polskiej piłki przychodzi mówić, że brakło niewiele, że rywal był w zasięgu, że potęga mogła zostać ograna. Ale bliżej zwycięstwa niż Lech z Barceloną w 1988 roku podejść do słońca już nie można. To była Barsa prowadzona przez Johana Cruyffa, Barsa z Garym Linekerem czy José Mari Baquero. Barsa, którą Lech Poznań po dwóch remisach 1-1 zawlógł do strzelania jedenastek. To już samo w sobie jest niesamowite. Ale idźmy dalej. Karny otwiera Ryszard Jankowski, broniąc strzał Roberta Fernandeza. Lech więc od początku karnych prowadzi. W czwartej serii pudłuje Araszkiewicz, ale Alessanko też odpowiada pudłem. Sędzia z sobie znanych przyczyn każe jedenastkę powtórzyć, ale Alessanko jednak znowu pudłuje. Sytuacja robi się więc taka, że jeśli Bogusław Pachelski trafiłby z wapna, Lech miałby awans. Celna jedenastka od wyeliminowania Blaugrany. A jednak Zubizarreta okazuje się lepszy. Ale jeśli arbiter kazał powtórzyć wcześniejszą jedenastkę z tego powodu, że Jankowski wyszedł z bramki, to feralną dla Pachelskiego też powinien powtórzyć. Zubizarreta wyszedł o dobre pół metra z bramki. Przed strzałem. Koniec końców Barsa trafi jeszcze dwukrotnie, Lech tylko raz i horror skończy się porażką kolejorza. W tym miejscu trzeba podkreślić jedną rzecz. Blaugrana wygra całą edycję tamtejszego Pucharu Zdobywców Pucharów i z nikim nie będzie miała takich problemów jak z poznaniakami. Widzew Juventus, 1983 rok, Puchar Europy. Półfinał Pucharu Europy. Widzew, który kilkanaście lat wcześniej był w czwartej lidze, nie znacząc wiele nawet na mapie piłkarskiej Łodzi, dotarł na szczyt europejskiego futbolu. Wiele mówiło się, że wraz z odejściem Zbigniewa Bońka Widzew się skończył. To musiało irytować prezesa Sobolewskiego, ale jeszcze bardziej tę szaloną bandę, która wówczas znajdowała się w widzewskiej szatni. Nic nie mogło zadać kłamu opiniom, że wartość Widzewa w dużej mierze stanowi Boniek niż spotkanie się z Zibim w półfinale Pucharu Europy. Futbolowi bogowie uznali, że wszystko ma swoje granice, więc Widzew Juventusu nie przeszedł. Zdecydował mecz we Włoszech. Stara dama wygrała 2-0 i dokonała wendetty za mecz z 80 roku. Niemniej piłkarze Juve, którzy wtedy z wyższością przyjeżdżali do Łodzi, tym razem wiedzieli, z kim mają do czynienia. Nie zlekceważyli łodzian. Paolo Rossi strzelił bramkę w pierwszej połowie, dając Juve prowadzenie, ale widzewski charakter był już wówczas naprawdę sławny w Europie. Po pierwszej z dwóch bramek Krzysztofa Surlita doszło jednak do skandalu na stadionie UKS-u. Boczny arbiter został trafiony z trybun butelką. Piłkarze Juve chcieli zejść z boiska. Boniek przekonał ich, by zostali, choć sędzia miał ranę ciętą i w opatrunku sędziował resztę spotkania. Milicja, jak się wydaje, po latach znalazła wtedy i ukarała pokazowo kozła ofiarnego, nigdy nie znajdując prawdziwego winnego. Ten dwumecz zostawił też soczystą anegdotę, którą znajdziemy w książce Wielki Widzew Marka Wawrzynowskiego. Kilka dni po meczu z Juve koledzy przynieśli Krzysztofowi Surlitowi piłkę nożną, w której autor relacji meczowej napisał, że paradoksalnie jednym z najsłabszych na boisku był strzelec dwóch bramek. Surlit wyrwał kartkę, złożył w kostkę i schował do portfela, mówiąc: on to zje. Tadeusz Świątek wspomina, że 10 lat później spotkał Surlita, zaczęli rozmawiać i zapytał: a co z tym dziennikarzem? Na co Surlit wyjął karteczkę z portfela i powiedział: jeszcze go nie spotkałem. Widzew Liverpool, 1983 rok, Puchar Europy. Jeden z największych, jeśli nie największy pucharowy sukces polskiej piłki. Liverpool był w tamtych latach niekwestionowaną potęgą światowego futbolu. Między 76 a 86 rokiem sięgał siedmiokrotnie po Mistrzostwo Anglii. Na przestrzeni tych lat czterokrotnie wygrał Puchar Europy. Widzew, wpadając na Liverpool w ćwierćfinale Pucharu Europy sezonu 82-83, nie był zespołem anonimowym. Wiedziano w Anglii, że nie wolno go lekceważyć. Przekonali się o tym już i Manchester United, i Manchester City. Ale jednak był to pierwszy sezon bez Zbigniewa Bońka i bez Władysława Żmudy, co podkreślano w prasie. The Reds przyjechało do Łodzi z Sir Kenem Dalglishem, Ianem Rushem, Markiem Lorenzonem czy Alanem Hansenem. Prowadził ich słynny Bob Paisley. Widzew miał podgórkę, chciał przygotowywać się na zgrupowaniu w Spale, a na trzy dni przed meczem piłkarze się rozchorowali i nie było mowy o treningach. Krzysztof Kamiński, obrońca pilnujący w tym dwumeczu Walijczyka Rusha, wspominał po latach, że wykurowali się akurat na to spotkanie. Mecz obejrzało na stadionie UKS-u 40 tysięcy widzów, choć chętnych było 5 razy więcej. A jednak na 1-0 strzelił Mirosław Tłokiński, a pamiętną bramkę na 2-0 Wiesław Wraga, filigranowy pomocnik mierzący 167 cm,
trafił głową z odległości 16 metrów. Na Anfield sprawa pozostawała otwarta, choć trzeba przyznać, że Widzew wypracował sobie solidną zaliczkę. Można powiedzieć, że styl gry, jaki prezentował łódzki klub, pasowałby do angielskiego futbolu. Świetna gra i umiejętności swoją drogą, ale też mnóstwo waleczności i bardzo dobre przygotowanie fizyczne. To było idealne podparcie na grę z Anglikami. Łodzianie ustawili się na kontry, szalał z przodu Włodzimierz Smolarek. Anglicy wyszli na prowadzenie, ale Widzew odpowiedział golami Tłokińskiego i Smolarka właśnie. Bramki gospodarzy w końcówce były już tylko na otarcie łez. Porażka 2-3 oznaczała historyczny sukces Łodzian. Piłkarze Widzewa zgodnie wspominają też, że nigdzie nie spotkali się z takim podejściem trybun jak na Anfield. Wielokrotnie w różnych miejscach Europy wyzywano ich, wygwizdywano. Anfield po ostatnim gwizdku biło Widzewiaką brawa na stojąco. Ile drużyn może to o sobie powiedzieć?